Patryk Jaki nie jest ani autentyczny, ani nie mówi z serca. Jest po prostu oszustem. To wielokrotnie pokazał, między innymi w kwestiach reprywatyzacji, czyli głosowanie nad małą ustawą reprywatyzacyjną, również głosowanie nad odrzucaniem wniosku Platformy Obywatelskiej o całą ustawę reprywatyzacyjną. Robi i nie tylko przygotował i wyłącznie ustawy reprywatyzacyjnej, którą obiecywał wielokrotnie. Ta komisja i jego działania dzisiaj są robione tylko i wyłącznie pod publiczkę i w sondażu 60% Polaków uważa, że powinien zrezygnować ze wszystkich funkcji, gdyż wykorzystuje je do kampanii wyborczej. I rzeczywiście tak robi. Ta komisja Patryka Jakiego jest po prostu zwykłym sądem kapturowym, za którym my będziemy musieli wziąć odpowiedzialność później jako państwo, jako podatnicy. My będziemy musieli później rzeczywiście wypłacać odszkodowania za decyzje administracyjne, które wydaje sobie Jaki. Od tego są sądy i jeżeli ma się pretensje co do wyroku, są różne procedury legalne, żeby przez nie przejść. Przede wszystkim Patryk Jaki jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj Polska dostanie mniej pieniędzy z Unii Europejskiej. To on jest autorem razem z ministrem Ziobrą skandalicznych przepisów dotyczących Sądu Najwyższego, prokuratury, KRS-u, sądów powszechnych. Czy o to wszystko ma do nas Komisja Europejska pretensje? I co robi dzisiaj PiS? Człowiek idzie na spotkanie, Polacy idą na spotkanie, żeby zadać pytanie jakiemukolwiek politykowi PiSu. To są spisywani przez policjantów. Przychodzą do Sejmu, żeby rozmawiać. To niepełnosprawnym wyłącza się windę, żeby nie mogli zjeżdżać do łazienki. No to są skandaliczne zachowania. I to jest właśnie twarz Patryka Jakiego, twarz PiSu. I nie ma się co oszukiwać. Mówi, że wprowadzi w Warszawie program antysmogowy, a głosował przeciw ustawie antysmogowej. Ale to jaka jest wiarygodność to samo takiego polityka? Tak, to samo z projektem Janosikowe, również głosował przeciw. O lotnisko, to mówi, że jego nie ma. Nagle jest kibicem Legii. Znaczy, to są po prostu... To są takie oszustwa i tak to widać gołym okiem, ale jedyne co udało się Patrykowi Jakiemu i komu pomóc, to na pewno udało się pomóc swoim kolegom i swojemu ojcu z Opola, załatwianie pracy, a to na przykład radnym, którzy zarabiali wcześniej normalnie jak każdy Polak, no to teraz mamy podsumowanie 2016-2017, około 2 milionów. Miliona za rok. Także to są ciekawe platforma rzeczy. Platforma rusza w Polskę chyba z drugą odsłoną tych... Konwoju wstydu, tak. Konwoju wstydu.